Drodzy uczniowie, nauczyciele, szanowni państwo, witamy was bardzo serdecznie w jednym z najpiękniejszych miejsc na Politechnice Gdańskiej, czyli na dziedzińcu Fahrenheita. Spotykamy się dzisiaj co prawda tylko wirtualnie, ale przygotowaliśmy dla was tak dużą liczbę atrakcji, że na koniec tego dnia będziecie mieli wrażenie, jakbyście spędzili cały ten dzień razem z nami w murach Politechniki. Dzień dobry. Te atrakcje, o których mówi Maciej, to między innymi to studio telewizyjne, w którym się znajdujemy i w którym czeka nas również wiele atrakcji. Dzisiaj między innymi wręczymy statuetkę Alegorii Nauki przyznaną w rankingu szkół województwa pomorskiego, liceów i techników. Przyznała je Fundacja Perspektywy. A poza tym czekają nas rozmowy z ekspertami na temat studiowania w Trójmieście, ale również zapytamy ich o możliwości rozwoju zawodowego po tym, kiedy skończyli studia. A to nie wszystko. Czekają na was grywalizacje, warsztaty, czaty, webinaria, również dla nauczycieli, a także koncert zespołu Bitamina. Zanim przejdziemy do głównej części programu, będziemy mogli obejrzeć wirtualną wycieczkę po Politechnice Gdańskiej i również zobaczymy nasz wspaniały Gdańsk. Zapraszamy serdecznie na film. Zastanawiasz się nad wyborem studiów? No to chodź, zapraszam Cię na wycieczkę po Politechnice Gdańskiej. Gdańsk, miasto z ponad 1000-letnią tradycją, położone nad Morzem Bałtyckim. Co roku przyciąga swoimi atrakcjami turystów z całego świata. To po prostu doskonałe miejsce do życia i studiowania. To właśnie tu mieści się Politechnika Gdańska. Uczelnia, która ma za sobą kawał historii i choć czerpie z przeszło 100-letniej tradycji, stawia na innowacyjność. Ma prestiżowy status uczelni badawczej. Zajmuje też drugie miejsce wśród 10 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. A to nie przelewki. I za granicą też ją doceniają. Obecnie na 8 wydziałach i ponad 30 kierunkach. Nasi absolwenci są rozchwytywani w kraju i na świecie. Studenci mają do dyspozycji ogromny i jeden z najpiękniejszych w Europie kampus. Jest gdzie odpoczywać między zajęciami. No i dla każdego coś miłego. Znajdziesz tu zarówno majestatyczne budowle z XX wieku, super nowoczesne budynki i wyspecjalizowane laboratoria. A jeśli nie jesteś stąd, to spokojna głowa. Są tu akademiki dla ponad 2000 osób. Zajęcia to dla Ciebie za mało? Samorząd studentów już na Ciebie czeka. Działa tu ponad 100 kół naukowych i organizacji studenckich. Robią naprawdę wielkie i czasem szalone rzeczy. Lubisz książki? To patrz na to! Biblioteka Politechniki Gdańskiej to największa i najstarsza, ale również najbardziej nowoczesna biblioteka techniczna na Pomorzu. Wolisz sport? Proszę bardzo, do wyboru, do koloru. Baseny, korty, wioślarnia, ścianka wspinaczkowa, a nawet pełnowymiarowe boisko piłkarskie i jeszcze więcej. No i nie zapominajmy o rozrywce. Koncerty, wystawy, imprezy, spotkania ze znanymi i lubianymi. No nudzić się tutaj nie będziesz, jak mawiał Juliusz Cezar. Byłem, zobaczyłem, wybieram. No, czy jakoś tak. Ty też zwiedzaj, oglądaj, wybieraj. Do zobaczenia na Politechnice Gdańskiej. No, po takiej zachęcie to trudno nie wybrać Politechniki jako swojej przyszłej uczelni. My witamy naszych gości w naszym pierwszym panelu, pana rektora Politechniki Gdańskiej, profesora Krzysztofa Bildego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy również dyrektorów szkół, które zwyciężyły w pomorskim rankingu perspektyw. Witamy panią Małgorzatę Oberzik z Technikum Informatycznego w Pucku. Dzień dobry. I witamy pana Wiesława Kosakowskiego z III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Dzień dobry. Online powinniśmy się połączyć z panem Waldemarem Sibińskim, z założycielem i prezesem Fundacji Perspektyw, ale być może pan prezes dołączy do nas za chwilę. Zaczniemy najpierw od pana rektora. Panie rektorze, rozmawialiśmy ostatnio o takim profilu studenta Politechniki Gdańskiej. Pan mówił, że wcale nie do końca zawsze musi być to osoba, która ma najlepsze oceny, że to przede wszystkim powinni być ludzie z otwartymi głowami, pełnymi pomysłów, odważni, niepokorni. Proszę powiedzieć więcej naszym widzom na temat tego profilu studenta Politechniki. To prawda, to niekoniecznie ci najbardziej pilni są tymi, którzy potrafią rozwiązywać problemy. Ta odrobinka szaleństwa, pasji
i robienia trochę inaczej niż wszyscy robią, to jest to, co z reguły daje szansę na sukces. Ale żeby osiągnąć sukces we współczesnym świecie, musi być zespół. Do zespołu potrzebni są także ci studenci, którzy lubią systematyczność, którzy są pilni. Potrzebujemy też ludzi, którzy odrobinkę mają ten zmysł biznesu. I kompozycja trzech takich typów ludzi daje to, co potrzebujemy, aby budować i rozwijać naszą gospodarkę, Pomorze i Politechnikę Gdańską. No i oczywiście jest to ku chwale i sukcesom tych naszych studentów, którzy w przyszłości będą absolwentami naszej uczelni. Tak jak powiedział Maciej, z nami są również dyrektorzy szkół nagrodzonych dzisiaj, otrzymają statuetkę, Alegorię Nauki. I słuchajcie, no mamy takie pytanie, bym powiedziała pytanie tendencyjne, które naprawdę nas interesuje, bo każda szkoła się zastanawia, jak to w ogóle zrobić, żeby zostać najlepszą szkołą w województwie. Jak to zrobiliście, powiedzcie? Ja myślę, że za sukcesem szkoły stoją dwie rzeczy. Pierwsze to jest ciężka praca, a drugie dobra współpraca. Ciężka praca uczniów i nauczycieli. I to ten dobry nauczyciel pokaże uczniowi dobry kierunek. I współpraca, taka jak współpraca z Politechniką, patronat Politechniki niezwykle dużo nam daje. To znaczy pokazaliśmy, że w takim małym Pucku może powstać taka filia, mała filia Politechniki. No i tymi wzorami dobrymi się kierujemy. Bardzo fajnie. A pan dyrektor co powie? No cóż, zadaniem dyrektora szkoły, każdej szkoły, jest stworzenie takich warunków, aby odnalazł się, żeby w tych warunkach odnalazł się nauczyciel, a przede wszystkim uczniowie, bez względu na to, z jakich środowisk społecznych, geograficznych się wychodzą. Takie warunki, gdzie uczeń odnajdzie siebie, odnajdzie swoje te pozytywne dodatnie cechy i niekoniecznie, tak jak pan profesor powiedział, musi mieć wysoką średnią. Zresztą generalnie średnia świadczy dokładnie o niczym. Oczywiście nie deprecjonuje czegoś tak jak średnia, tak? Ale nie jest to rzecz najważniejsza. I w tych warunkach, w tej każdej niszy, czy to będzie fotograficzna, teatralna, czy polonistyczna, czy geograficzna, czy informatyczna, chodzi o stworzenie takich warunków, żeby każdy uczeń się mógł odnaleźć. I to jest główne zadanie każdej szkoły. A jeżeli chodzi o to, czy szkoła jest najlepsza. Gdyńska Trójka jest dobrą szkołą, od lat jest dobrą szkołą. Dobrych szkół na terenie Pomorza mamy bardzo wiele i to powoduje taką mądrą, zdrową konkurencję. Ja podpatruję swoje koleżanki, swoich kolegów, dyrektorów innych szkół i dzięki temu tworzy się coś w rodzaju takiej synergii. Mówiliśmy o zespołowości. Tak, szkoła Gdyńska Trójka należy do Towarzystwa Szkół Twórczych od ponad 30 lat, do Towarzystwa Szkół Matury Międzynarodowej i dzięki temu, dzięki tej współpracy w ramach tych towarzystw, czy też przy okazji robienia na przykład takiego przedsięwzięcia jak TRIMAT, czyli konferencja matematyczna, którą robiliśmy wspólnie i z Topolówką Trójką w Gdańsku i z Trójką w Sopocie, zrobiliśmy coś fantastycznego, a więc zespołowość to jest ten element, wspólne projekty, które tworzą coś fantastycznego, jakim jest edukacyjna synergia. Panie dyrektorze, wspomniał pan o mamy na łączach pana prezesa Waldemara Siwińskiego. Dzień dobry, panie prezesie. Panie prezesie, to może korzystając z tego, że udało się połączyć, to od razu przejdziemy do pytania do pana. Rozmawiamy z dyrektorami szkół zwycięskich w pomorskim rankingu Perspektyw. Chcieliśmy zapytać o metodologię tego rankingu. W jaki sposób wybierane są te najlepsze szkoły w województwie czy w skali krajowej? Metodologia jest podobna jak w poprzednich latach, to znaczy opieramy się na tych twardych wskaźnikach. Te twarde wskaźniki, bezdyskusyjne, to znaczy poza jak gdyby subiektywizmem, to są wyniki matur przede wszystkim, no, matury podstawowej i matury na poziomie dodatkowym i sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych. To są bardzo dobre wskaźniki, mówimy w tej chwili o liceach, dlatego że one są weryfikowane przez zewnętrzne jak gdyby ciała, czyli centralną i okręgowe komisje egzaminacyjne, przez komitety główne olimpiad, czyli uwzględniając te trzy grupy wskaźników, naprawdę możemy prawidłowo wskazać no, sukcesy czy wysiłek dydaktyczny szkoły w danym roku. W przypadku techników dodatkowo do tego pakietu dochodzi czwarty wskaźnik, czyli to, jak w szkole uczniowie zdawali egzaminy zawodowe, poszczególne kompetencje i egzaminy zawodowe. Czyli licea mamy trzy wskaźniki, technika cztery wskaźniki i to wskaźniki oparte na tak zwanych danych twardych. Jeśli ktoś już zajął tam dobre miejsce, to znaczy, że jest to
uzasadnione. Panie prezesie, gościmy dzisiaj dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni i panią dyrektor Technikum Informatycznego w Pucku, no ale wiele innych szkół pewnie chciałoby się znaleźć na ich miejscach tutaj w studiu. Proszę podpowiedzieć szkołom, które tym razem zajęły troszeczkę niższe miejsca w rankingu, co powinny zrobić, żeby w przyszłym roku zająć w rankingu nieco wyższe miejsce? No. Trzeba rozbudzać pasję wśród uczniów. To jest podstawa. To znaczy, trzeba znaleźć u każdego ucznia to, w czym on jest silny, co go naprawdę pasjonuje i pomóc mu rozwinąć te swoje zdolności czy predyspozycje, dlatego że wtedy tacy uczniowie no, będą i dobrze zdawali egzaminy obowiązkowe, będą wybierali więcej egzaminów dodatkowych, co jest bardzo ważne no, dla uczelni technicznych. Pan rektor Wilde to na pewno potwierdzi. Uczniowie, którzy dobrze zdali fizykę, informatykę, chemię, są bardzo cenni, no ale jednocześnie to zachęci ich do udziału w olimpiadach przedmiotowych. To jest taki wspólny interes. Szkoła chce mieć oczywiście potwierdzenie swojego wysiłku i sukcesów, a uczniowie i rodzice są zainteresowani, żeby te no, zarodki talentów, czy ten potencjał, który tkwi w uczniach i w ich dzieciach, rozwijać. Dziękujemy bardzo. Podoba mi się przede wszystkim te dwa zdania, które tutaj usłyszałam, to, że oceny nie są najważniejsze i to, żeby rozwijać pasję ucznia, to jest coś wspaniałego, bo wtedy mamy wspaniałych uczniów i możemy się z tego cieszyć. No ale teraz, jak wiemy, jest to ograniczone, bo przyszły czasy pandemii i jak wiemy wszyscy doskonale, niestety one dotykają sferę edukacji i szkolnictwa wyższego. I słuchajcie, potrzebujemy trochę takiej nadziei, więc my chcieliśmy z Maćkiem was prosić o jakieś słowo takiej no otuchy, które dotyczy przyszłości, tego jak to będzie wyglądało. Myślę, że musimy trochę tak działać jak w tej piosence, iść zawsze iść w stronę słońca, więc mamy nadzieję, że będzie dobrze, będzie w końcu skończy się ta nasza pandemia i wrócimy wszyscy do jakiejś normalności. Panie dyrektorze? Głównym celem w tej chwili szkoły powinno być podpowiadanie młodym ludziom, uczniom, co powinien zrobić, żeby no nie dać się obecnej sytuacji. Te podpowiedzi mogą być różne. To mogą być przede wszystkim pomaganie innym. Jeżeli będziesz pomagać innym, to się odnajdziesz. Nie będziesz musiał skazywać siebie na myślenie o tym, a jest jak fatalnie. Jeżeli pomagasz innym ludziom, dowartościowujesz się, czy pomagasz, robisz zbiórkę na rzecz hospicjum, czy robisz wspólne projekty, a można wirtualnie wspólne projekty robić. Jeżeli chodzi o klasy maturalne, one mają cel. Tak, matura, studia, natomiast tym młodszym, również podstawkach trzeba podpowiadać. Słuchajcie, nie dajmy się, bądźmy silni. I jeszcze jedna rzecz. Eutoryka jest to nauka o dobrej mowie, czyli dobrej rozmowie. Dobra edukacja rozpoczyna się od dobrego słowa i od tego się powinno rozpoczynać każdy dzień edukacji w każdej szkole. Od dobrego słowa, a więc eutoryka. Piękne słowa, panie dyrektorze. Panie super. Prezesie, również poprosimy o krótki przekaz na koniec naszego panelu. No to mój krótki przekaz to byłby taki, mniej oglądać, więcej czytać. Bardzo dobre. Trafnie i celnie. Panie rektorze, dwa słowa od pana. Jadąc dzisiaj rano na Politechnikę, leżał śnieg, ale w radio powiedzieli, że od środy będzie wiosna powyżej 10 stopni i już zima nie wróci. Szanowni państwo, drodzy kandydaci, studenci, wszyscy, którzy nas słuchacie, ta pandemia wkrótce przejdzie. Musimy jeszcze chwileczkę wytrzymać. I jesteśmy przekonani, że już od nowego semestru będzie na pewno bardziej normalnie, albo już normalnie. Także wytrzymajcie jeszcze chwilkę. Będzie dobrze. Do zobaczenia. Dziękujemy za ten przekaz. Pora na prezentację wyników rankingu pomorskiego Perspektyw. Ranking liceów i techników Perspektyw 2021. Miejsce 10. Miejsce 10. Drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Chrobrego w Sopocie. Miejsce 9. Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Świętego Jana Pawła II w Gdyni. Miejsce 8. Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie. Miejsce 7. Drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Miejsce 6. Drugie Liceum Ogólnokształcące imienia doktora Władysława Pniewskiego w Gdańsku. Miejsce 5. Gdańskie Liceum Autonomiczne w Gdańsku. Miejsce 4. 6. Liceum Ogólnokształcące imienia Wacława Sierpińskiego w Gdyni.
Miejsce trzecie. Trzecie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Miejsce drugie. Piąte liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Gdańsku. I ranking techników. Miejsce dziesiąte. Technikum leśne imienia profesora Stanisława Sokołowskiego w Barcinie. Miejsce dziewiąte. Technikum numer jeden imienia noblistów polskich w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim. Miejsce ósme. Technikum numer dwa w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych imienia Stanisława Staszica w Bytowie. Miejsce siódme. Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. Miejsce szóste. Technikum numer jeden w Zespole Szkół numer jeden w Kwidzynie. Miejsce piąte. Technikum numer pięć w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych imienia Stanisława Staszica w Słupsku. Miejsce czwarte. Technikum numer cztery w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku. Miejsce trzecie. Technikum numer dwa w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. Miejsce drugie. Technikum hotelarskie w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni. A teraz pora na wręczenie alegorii nauki dla najlepszego liceum na Pomorzu, czyli dla trzeciego liceum ogólnokształcącego w Gdyni. Prosimy pana rektora Krzysztofa Wildego o wręczenie statuetki panu Wiesławowi Kosakowskiemu, dyrektorowi trzeciego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Prosimy panów tutaj na środek. Żeby... Tak, właśnie. Teraz można zobaczyć tą przepiękną statuetkę alegoria nauki, która znajduje się na gmachu głównym budynku. Gratulacje serdeczne. Prosimy o kilka słów. Tak, do mikrofonu. Komentarza. Pięknie dziękuję. To prawdziwy zaszczyt i honor być w gronie najlepszych szkół licealnych na Pomorzu. Dziękuję absolwentom zeszłego roku naszej szkoły, z których bardzo, bardzo duża liczba studiuje właśnie na Politechnice Gdańskiej, najlepszej uczelni na Pomorzu. Bardzo dziękuję uczniom, którzy reprezentowali gdyńską trójkę w różnego rodzaju olimpiadach. No i zachęcam kandydatów, absolwentów szkół podstawowych do gdyńskiej trójki. Zapraszam Was 24 kwietnia w sobotę, jest dzień otwarty, wirtualny dzień otwarty. Serdecznie Was zapraszam do Gdyni, do gdyńskiej trójki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie dyrektorze. I odbiór nagrody poprosimy także panią dyrektor Małgorzatę Oberzik z Technikum Informatycznego w Pucku. Duma, wspaniała, cudownie. Wspaniały moment, serdecznie gratulujemy. Tak. To nie pierwsze zwycięstwo. Dokładnie, każde 10 liceów i 10 techników, które znalazły się w tym rankingu, to jest wielkie, ogromne wyróżnienie. Pani dyrektor, prosimy o kilka słów komentarza. Ja strasznie się cieszę, ogólnie wszyscy bardzo się tam w tym naszym małym Pucku cieszymy z tego wyróżnienia. Dziękuję przede wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom. To jest nasz wspólny sukces. No i piękna nagroda na kominek. Kolejna statuetka. Serdecznie gratulujemy. Natomiast gratulacje dla najlepszych szkół przygotował również pan marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk. Szanowni państwo, tym wszystkim szkołom, które znalazły się w rankingu perspektyw na czołowych miejscach, serdecznie gratuluję, a zwłaszcza uczniom, gronu pedagogicznemu i oczywiście rodzicom. Bądźcie ze swoich tytułów dumni. A więc liceum numer 3 w Gdyni, liceum numer 5 w Gdańsku i liceum numer 3 w Gdańsku. Pragnę również zauważyć, że znakomite lokaty uzyskały również technika, w tym technika nie tylko z Trójmiasta, bo technikum hotelarskie w Gdyni, technikum informatyczne w Pucku i jeszcze technikum numer 2 w Kartuzach. Uczniom, gronu pedagogicznemu, ale także nauczycielom i rodzicom serdecznie gratuluję. Przekazała nam również pani prezydent miasta Gdańska i zapraszamy również na obejrzenie tych gratulacji. Kochani uczniowie, drogie grono pedagogiczne, ale też rodzice, bo to są te trzy grupy społeczne, które tworzą wspólnotę szkolną. Z całego serca gratuluję Wam osiągnięcia wysokich miejsc w rankingu, dorocznym rankingu miesięcznika Perspektywy. Pierwsze miejsce zajęła trójka w Gdyni, ale drugie i trzecie, piątka i trójka z Gdańska. Gratuluję także pomorskim technikom, w szczególności czwartemu
na liście technikum numer 4 z Gdańska. Wybierając szkołę średnią, pewnie już wszyscy też myślicie o studiach, bo to gwarantuje też Wam w szerszym widzenie świata i przyszłość. Więc myślcie o tym dobrze, ale myślcie o tym, żeby studiować w Gdańsku. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy Państwu za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Dodajmy jeszcze, że wszystkie szkoły, które zajęły miejsca na podium, czyli 3 pierwsze miejsca, zostaną obdarowani prezentami od Politechniki Gdańskiej i możecie tutaj za mną zobaczyć prezenty. Też dużo prezentów poleci do maturzystów. Już niedługo zobaczycie te prezenty u siebie w domu, co jest bardzo fajne. A my teraz przechodzimy do następnej części naszego studia, gdzie porozmawiamy na temat studiowania, no ale z kim można rozmawiać o studiowaniu, jak nie ze studentami. Więc bardzo serdecznie zapraszam Was do następnej części programu. A w naszym drugim studiu wirtualnym Politechniki Gdańskiej są z nami Karolina Matuszewska, przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej i Kuba Persjanow, który w samorządzie odpowiada za media i promocję. Moi drodzy, opowiedzcie nam o tym, jak studiuje się na Politechnice i jaki jest dla Was Gdańsk. Może zacznę od Gdańska. Jest to naprawdę przepiękne miasto, świetne miasto, w którym bardzo dobrze się mieszka i oferuje naprawdę bardzo dużą gamę przeróżnych atrakcji. A jeżeli chodzi o Politechnikę Gdańską, to uważam, że jest to uczelnia bardzo przyjazna studentom, która ciągle się rozwija, ciągle wprowadza nowe rozwiązania, nowe usprawnienia, dzięki którym studiuje nam się jeszcze lepiej. Kuba, masz podobne zdanie? No, oczywiście. Ale powiedz coś szczerze, jakie są twoje odczucia? Pochodzisz z Podlasia, także na pewno to tutaj było. Dla mnie się bardzo podoba. Dla mnie się bardzo podoba. Bardzo się podoba. Tak, rozumiem ciebie. Jestem oryginalnie z Suwok, przyjechałem do Gdańska trochę za rodziną, trochę za marzeniami. No i uwielbiam to miasto, sam widok morza codziennie, kiedy można sobie przyjść rano, przespacerować się po mokrym piasku, cudowne uczucie. No i oczywiście Politechnika Gdańska, piękny kampus, fajne zajęcia, fajni wykładowcy. No i cała ta otoczka tego miasta sprawia to, że chce się tu żyć, chce się studiować. Słuchajcie, oboje się bardzo aktywnie udzielacie w życiu uczelni, działając w Samorządzie Studentów Politechniki Gdańskiej. Opowiedzcie dla maturzystów, którzy rozważają podjęcie studiów na naszej uczelni, jak to jest współpracować z Wami, co samorząd może im dać? To ja może zacznę od tego, co samorząd w ogóle robi. Jakby jednym z naszych zadań jest propagowanie kultury studenckiej, więc organizujemy wydarzenia kulturalne, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi. A naszym głównym zadaniem i czymś, o co dbamy najbardziej, jest zapewnienie jakości nauczania, tak? Czyli opiniujemy programy studiów, kontaktujemy się z władzami, aby to nauczanie na Politechnice Gdańskiej się ciągle rozwijało. Czyli jesteście takim głównym łącznikiem pomiędzy kadrą akademicką a studentami. Dokładnie. Jesteśmy tak naprawdę takim reprezentantem głosu studenckiego, który przed władzami odpowiada i tutaj nasze potrzeby wszystkie zgłasza. Ale właśnie też wasza działalność jest taka szeroka, bo też jest działalnością rozrywkową i też dowiedziałam się właśnie wczoraj, że juwenalia, które współorganizujecie, one zostały wyróżnione w Polsce jako jedna z większych wspaniałych imprez. Również na przykład tutaj, które mamy na stole Monopoly, grę, którą jest dedykowana specjalnie Politechnice Gdańskiej, również to zrobiliście. Czy możecie coś powiedzieć więcej na temat tych projektów? Jak to wychodzi, jak to się robi? To ja może zacznę od juwenalii gdańskich. Jest to wydarzenie organizowane przez 6 publicznych uczelni z Gdańska, a to wyróżnienie dostaliśmy za Juwenalia 2019. Było to 7 scen, aż 112 artystów i 14 różnych klimatów muzycznych. Wydarzenie przyciągnęło naprawdę tysiące ludzi i to było raczej kilkadziesiąt tysięcy niż kilkanaście, także myślę, że tutaj ogromny sukces. No jedno z większych i jedno z ostatnich tak dużych wydarzeń muzycznych w Gdańsku. Dokładnie. I dodatkowo właściwie może warto wspomnieć, mamy też swoje własne politechniczne juwenalia, które nazywamy technikaliami. Jest to troszkę mniejsze wydarzenie, ale skierowane już bezpośrednio do naszych studentów i też zawsze bardzo ciepło odbierane. A Monopoly, jak to się stało, że to? Po takim przedstawieniu juwenaliów ciężko będzie to wygrać. To jest mniejsza sprawa, ale też fajna. Ale spektakularna. Tak. Jakby warto powiedzieć to, że te Monopoly zostały stworzone w 100% przez studentów. Spotykaliśmy się z firmą, projektowaliśmy i karty, i plansze, i chcieliśmy również zaprojektować pionki, więc jakby cała ta otoczka tego otworzenia, sam byłem w grupie projektowej, więc pamiętam, jak to było. Więc no, dla studentów, przez studentów.
Dodajmy jeszcze, że nasz samorząd organizuje również Adapciaka. Jest to niezwykłe wydarzenie, dlatego że to jest okazja do tego, żeby się zintegrować, żeby poznać studentów, żeby wyjechać na taki wyjazd i no, jakoś się oswoić z uczelnią i poznać po prostu ludzie, no bo uczelnia to są ludzie, to są wykładowcy akademiccy. I mamy przygotowany specjalny film, który jest właśnie z Adapciaka. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia go. To będzie najlepsza impreza roku. Adapciak, musisz tam być! Adapciak! Adapciak! Lecę na Adapciaka, a ty musisz być na tym Adapciaku. Super, Adapciak, piękna rzecz, a teraz czas na kolejną niespodziankę, na kolejną atrakcję, czyli korepetycje z matematyki. Jak wiemy, wielu studentom, nie tylko, ale uczniom szkoły średniej, matematyka przysparza wiele problemów, ale nie bójcie się matematyki, dlatego że matematyka jest świetną nauką, którą Politechnika umie w odpowiedni sposób przekazać. Dlatego zapraszamy Was serdecznie na film z pokazu patentu, jak Politechnika uczy matematyki. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Natalia Jarzynkowska. Jestem nauczycielem akademickim w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej. Zapraszam Was do rozwiązania pewnego zagadnienia, którym studenci czasami także mają problem. Jak widzimy, mamy tutaj do czynienia z wyrażeniami wielomianowymi stopnia drugiego. Jedno znajduje się także w wartości bezwzględnej. I zazwyczaj z tym mamy tutaj problem. Aby dość szybko rozwiązać to zadanie, potrzebujemy odwołać się tutaj do definicji wartości bezwzględnej. Ja ją już tutaj wkleję. Zaraz do niej przejdziemy. Może najpierw popatrzmy, że jedna strona naszej równości jest zapisana w postaci iloczynowej. Zróbmy także to z tą drugą stroną. Tutaj wyrażenie kwadratowe, oczywiście korzystamy z delty. W tym przypadku delta jest równa 9 odjąć 8, mamy 1 i 2 pierwiastki, szybko policząc, dostajemy 1 oraz 2.
Zatem stwierdzenia bez U nasze wyrażenie możemy zapisać w takiej postaci. I już widzimy, że ta strona z tą prawą stroną są bardzo podobne. Wystarczy jeszcze tutaj z tej części wyciągnąć minus i dostaniemy taką postać. Jak widzimy, te wyrażenia są prawie identyczne. Tutaj w wartości bezwzględnej, tu poza wartością bezwzględną, tylko znak jest inny. Zatem przechodząc do naszej definicji wartości bezwzględnej, popatrzmy, że właśnie to się dzieje w przypadku ujemnym. W tym przypadku właśnie zmieniamy znak naszego wyrażenia, ale także dla zera. Zauważmy, że wartość bezwzględna dla zera jest oczywiście równa 0, ale to także jest równe minus 0. Więc podobnie jak w naszym zagadnieniu, gdy opuszczamy wartość bezwzględną, robimy to ze znakiem przeciwnym, tylko wtedy, gdy nasze całe wyrażenie wartości bezwzględnej jest ujemne bądź równe 0. Czyli już szybko opierając się na definicji wartości bezwzględnej, udało nam się przejść z równości z wartością bezwzględną do nierówności, którą potrafimy szybko rozwiązać. W tym przypadku mamy nierówność kwadratową, potrafimy narysować ją bardzo szybko, mamy oba pierwiastki, ramiona są w górę, czyli nasze zagadnienie potrafimy rozwiązać bardzo szybko. Tu odpowiedzią jest przedział 1 do 2 z brzegami. Jeśli podobało Wam się to rozwiązanie, to zapraszam na Politechnikę Gdańską. To rozwiązanie na pewno podobało się naszym kolejnym gościom, bo kiedy oglądaliśmy je, to patrzyli na ekran z szerokimi uśmiechami. Naszymi kolejnymi gośćmi są pan Kazimierz Rozwadowski, wicedyrektor Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, pan Marcin Styborski, żeglarz i adiunkt na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i last but not least pani Magdalena Fabianowicz, która z jednej strony studiuje, a z drugiej uprawia wyczynowo kolarstwo. Witamy Was bardzo serdecznie. Chcielibyśmy porozmawiać o bardzo ważnym aspekcie życia akademickiego, czyli o sporcie, bo nie da się ukryć, że no, nauka na uczelni to jedno, ale sport też pełni bardzo, bardzo dużą rolę. Pytanie do pana dyrektora Kazimierza Rozwadowskiego. W jaki sposób studenci mogą uprawiać sport na Politechnice Gdańskiej? Jakie dyscypliny mogą uprawiać? Jesteśmy takimi szczęśliwcami, że mamy wspaniałe centrum akademickie, centrum sportu i nasza oferta jest bardzo bogata. Prowadzimy zajęcia dla studentów, można powiedzieć, dwojakiego typu. To są studenci, którzy mają regularne zajęcia wychowania fizycznego objęte programem studiów, ale są również zajęcia dla studentów, którzy chcą trenować w sekcji. Tu mamy przedstawicieli tych dwóch sekcji, ale to są nie tylko te dwie sekcje. Dla tych pierwszych studentów mamy ofertę dydaktyczną, od aerobiku, zajęć spływania, gier zespołowych, poprzez bardziej nietypowe zajęcia, jak na przykład tenis, nie zawsze na uczelniach występujący akwaerobik. Od niedawna też e-sport. E-sport to no może proszę. Na koniec, bo to w czasie pandemii, ale mamy również zajęcia na wioślarni, na typowym basenie wioślarskim. Ja nie spotkałem się, żeby w kraju ktokolwiek prowadził tego typu zajęcia. W czasie pandemii oczywiście wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia, to są kursy zdalne. No i ten e-sport, o którym tutaj pan wspomniał, także jesteśmy pionierem w kraju. Niektórzy to różnie przyjmują, ale nie boimy się tego. W każdym razie oprócz tych zajęć dydaktycznych mamy również zajęcia w sekcjach sportowych. To są zajęcia w sekcjach wszystkich dyscyplinach, które są w Akademickich Mistrzostwach Polski. Zaczynając od literki A od aerobiku, kończąc na żeglarstwie. To jest 48 różnych dyscyplin, także studenci mogą się rozwijać pod okiem wykwalifikowanej kadry. Nasi trenerzy to są trenerzy, którzy mają zdobywali swoje doświadczenie w klubach. Kilku z nich nawet jest w tej chwili trenerami reprezentacji Polski. Także nasz dyrektor ostatnio żartował, że cieszy się, że Igrzyska Olimpijskie odbywają się latem, bo gdyby były w czasie roku akademickiego, to miałby problem z zastępstwami. Także tak to wygląda. Każdy może realizować swoje zainteresowania. Super, super. Ja mam dlatego pytanie też do pani Magdy i pana Marcina. Jak wyłączycie uprawianie takiego sportu wyczynowego z nauką? Jak to połączyć z rozwojem naukowym? Jak to wygląda? Może poproszę Magdę. Na pewno nie jest to łatwe zadanie, bo studia na Politechnice są bardzo wymagające. Jednak kiedy sport jest naszą pasją, myślę, że jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Na sekcjach można spotkać wspaniałych ludzi. Tak jak u nas w sekcji kolarstwa górskiego zawiązały się przyjaźnie. Uwielbialiśmy ze sobą spędzać czas. Jeden drugiego motywował do treningów. I tak naprawdę dla nas trening nigdy nie był obowiązkiem, tylko zawsze nagrodą i odpoczynkiem po całym ciężkim dniu pracy na uczelni.
Także myślę, że to jest dla nas głównym motorem. I to sprawia, że z przyjemnością chodzimy na treningi i rozwijamy swoje pasje. A Marcin? Jestem pracownikiem Politechniki Gdańskiej. Pracuję na Wydziale Fizyki Technicznej, Matematyki Stosowanej. Mam zajęcia ze studentami i tak układam plan, żeby móc realizować moją pasję, jaką jest żeglarstwo. Reprezentuję Politechnikę Gdańską na regatach. To jest wiele startów w roku. Oczywiście muszę poświęcić swój czas prywatny, czas rodzinny na to, żeby trenować. Oczywiście praca jest tutaj numerem jeden, ale dzięki Politechnice to tak naprawdę mogę startować i realizować swoje pasje, bo wspieram je w tym. Wspaniałe warunki są do uprawiania sportu, dlatego warto łączyć, co nie jest łatwe oczywiście, pracę i pasję. A udaje się panu wciągać do żeglarstwa swoich studentów? No, studenci matematyki nie garną się za bardzo do żeglarstwa, chociaż zachęcam ich do tego. Najwięcej studentów w żeglarstwie mamy na Wydziale Oceanu Techniki Okrętownictwa. Znaczy teraz to już nie jest Wydział Oceanu Techniki Okrętownictwa, tylko mechaniczny. I pływałem ze studentami z ETI, z elektroniki. Także moi studenci nie bardzo się garną. Magda, opowiedz jeszcze parę słów na temat sportu, który uprawiasz, bo on też jest chyba coraz bardziej popularny nie tylko u mężczyzn, ale również u kobiet. Oczywiście, jest to sport, który bardzo dynamicznie się w Polsce rozwija. Mamy coraz więcej zawodów tutaj lokalnie w Gdańsku, ale też na terenach całego kraju. My mieliśmy też tą ogromną przyjemność, że współpracowaliśmy z firmą 7R i tutaj bardzo chciałabym podziękować prezesowi Ryszardowi Gretkowskiemu, który umożliwił spełnienie naszych marzeń i mogliśmy i trenować za granicą na zgrupowaniach w Hiszpanii i mogliśmy uczestniczyć w wielu zawodach sportowych na terenach całego kraju, głównie na południu. I tam też bardzo rozsławiliśmy sport kolarstwa górskiego z Politechniki Gdańskiej. Wbrew pozorom, w Trójmieście można to kolarstwo uprawiać całkiem sprawnie, bo jest tu chyba dość dużo różnic terenowych. Zdecydowanie. Mamy Trójmiejski Park Krajobrazowy, który jest bardzo urozmaicony i mamy tutaj świetne warunki do trenowania. Las ma charakterystykę górską, więc tak naprawdę, kiedy rywalizujemy z zawodnikami z południa, nie odbiegamy od nich aż tak mocno, jakby się mogło wydawać. Panie dyrektorze, Magda mówiła o tym, że kolarstwo jest sportem dynamicznie rozwijającym się. Podobnie jest z koszykówką 3x3, którą widzimy tutaj na ekranie. Proszę nam więcej opowiedzieć o tym sporcie, bo przyszli studenci na pewno będą mieli, również dzięki panu, sporo z nim do czynienia. Mam nadzieję, koszykówka 3x3. W tym roku będzie po raz pierwszy w programie Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Nasza reprezentacja walczy o awans do tych igrzysk. Trenerem reprezentacji jest absolwent Politechniki Gdańskiej Piotr Henkiel. Ja jestem jego asystentem. Jestem również głównym trenerem kadry U23. Także można nieskromnie powiedzieć, że wszystko co najlepsze w polskim 3x3 wywodzi się z Politechniki Gdańskiej. Tak, ale to nie tylko kadra, która stoi przed szansą wywalczenia awansu, bo teraz mamy dwa turnieje. Jeden będzie w Austrii, drugi na Węgrzech, ale również działalność popularyzacyjna, która służy 3x3, czyli Pomorska Liga Akademicka 3x3, która w tej chwili jest największą ligą w Europie. Tworzymy wspaniałe centrum. W tej chwili też jako uczelnia mamy jedyne boiska 3x3 w kraju. Także myślę, że pójdzie to w dobrą stronę. Będzie się działo. Będzie się działo. I to jest jasne, że z tego powodu studenci na Politechnice Gdańskiej mówią zawsze do siebie, że najważniejszy przedmiot na Politechnice Gdańskiej to jest lekcja WF-u. I to jest prawda, bo bez zaliczenia jej na pewno się nie przejdzie dalej. Można może coś opuścić, ale WF-u nie można opuścić, więc to jest bardzo ważny przedmiot. I słuchajcie, z tego powodu również mamy dla was niespodziankę, bo niewiele osób wie o tym, że z Politechniką Gdańską jest związany nasz wspaniały, historyczny zawodnik NBA, Marcin Gortat. Marcin Gortat przyjeżdża na Politechnikę Gdańską, współpracuje z koszykarzami, współpracuje ze studentami i przygotował dla nas przesłanie, które możemy zobaczyć prosto z Los Angeles w Kalifornii, popatrzeć na Marcina Gortata. Zapraszam serdecznie.
Cześć, z tej strony Marcin Gortat. Korzystając z danej chwili możliwości, chciałem powiedzieć parę słów na temat Politechniki Gdańskiej, z którą współpracuję już od jakiegoś czasu. Jedna z moich szkół, szkoła Marcina Gortata MG13, znajduje się właśnie na Politechnice Gdańskiej, gdzie mamy możliwość współpracy z Politechniką i z samym rektorem. Muszę powiedzieć, że sama współpraca układa się fantastycznie. Jesteśmy bardzo wdzięczni rektorowi za całą pomoc i na co tu dużo mówić. Politechnika Gdańska naprawdę stoi na wysokim poziomie naukowym. Poziom sportowy jest również bardzo wysoki. Myślę, że rektor jest bardzo wielkim fanem nie tylko koszykówki, ale również całego sportu. I bardzo dużo inwestycji poczynionych w Politechnikę Gdańską sprawia, że Politechnika stanie się naprawdę ogromnym graczem na rynku, jeżeli mówimy tutaj o uczelni w całej Polsce. Dodatkowo samo miejsce jako Gdańsk jest oczywiście fantastycznym miastem. Możliwość wyskoczenia na plażę w ciągu tygodnia jest niesamowita i myślę, że miasto tak dynamicznie rozwijające się, miasto, które staje się coraz to bardziej nowoczesne, jest idealnym miejscem dla młodego człowieka, żeby nie tylko uczyć się na wysokim poziomie, ale również trenować sport na wysokim poziomie, ponieważ pamiętajmy, że sport rozwija. Sport jest bardzo ważną częścią życia każdego młodego człowieka. Przede wszystkim jest to dyscyplina, nauka dyscypliny, nauka pracy w grupie, jakaś rywalizacja drobna i co najważniejsze, sport buduje charakter. Charakter, który każdy młody człowiek będzie potrzebował w pewnym etapie swojego życia. I myślę, że sport jest czymś fantastycznym dla młodego człowieka, ponieważ odciąga tak naprawdę takiego młodego człowieka od wielu innych rzeczy, które na niego czyhają w młodości i w młodym wieku. Dlatego polecam Politechnikę Gdańską. Zachęcam ludzi do tego, żeby zgłaszali się na Politechnikę i starali się oczywiście połączyć naukę ze sportem, ponieważ jest to coś niesamowitego i może to być początek wspaniałej kariery sportowej. Ja oczywiście na Politechnice pojawię się w ramach możliwości. Wiadomo, teraz mamy takie czasy, a nie inne, ale kiedy wszystkie obostrzenia zostaną już zdjęte i świat wróci do normalności, to na tej Politechnice również pojawię się, żeby nie tylko spotkać się z moimi uczniami, dyrekcją czy gronem pedagogicznym, to również z uczniami Politechniki Gdańskiej. Dlatego do zobaczenia i mam nadzieję, że widzimy się na Politechnice Gdańskiej. Pozdrawiam. Z Marcinem zobaczymy się na Politechnice za jakiś czas, a dzisiaj witamy w naszym studiu Łukasza Osobskiego, absolwenta Politechniki Gdańskiej i twórcy słynnego na cały świat syntezatora mowy Ibona, rozwijanego później jako Alexa przez Amazona. No, Łukasz, z swojego produktu korzystają gospodarstwa domowe, setki milionów gospodarstw domowych na całym świecie. Ale ty robisz teraz coś innego. Przygotowałeś nowy projekt, aplikację Wika. Opowiedz parę słów na temat tej aplikacji. Z zespołem naukowców z trójmiejskich uczelni, między innymi z Politechniki Gdańskiej, prowadzimy badania nad stylem życia i jego wpływem na zdrowie. I okazuje się, że aż 25 lat naszego zdrowia może zależeć od stylu życia. I nasza aplikacja potrafi to zmierzyć, potrafi sprawdzić, jak twój styl życia wpływa na twoje zdrowie. I jeśli chcesz, możesz też poprawiać nawyki, poprawiać styl życia i odzyskiwać to zdrowie. I w tej chwili już kilkanaście tysięcy ludzi skorzystało ze sprawdzenia, a kilka tysięcy już pracuje nad poprawą swojego zdrowia. Czyli ta aplikacja to jest taki troszeczkę bat na tych, którzy mają problem z utrzymywaniem zdrowego stylu życia, a mają dodatkową motywację w telefonie. Aplikacja jest bardzo fajna, bo ona działa jak gra. Dzień za dniem dostaje się nowe zadania, przechodzi się na nowe poziomy, zdobywa się punkty, a tak niejako przy okazji poprawia się styl życia i odzyskuje się zdrowie. Ona już funkcjonuje kilka tygodni. Mówi, że kilkanaście tysięcy osób już z niej korzysta. Jaki jest odbiór? No, jest niesamowity. Ludzie piszą do nas, co udało im się poprawić, co udało im się zmienić w swoim życiu. Niesamowite rzeczy się dzieją. Rozumiem, że zmiany, tak? Jakieś w wyglądzie na pewno. Tak, zmiany. Na przykład ludzie rzucają palenie, ludzie chudną, ludzie... zmieniają wiele rzeczy, które dotychczas im, które po prostu pozwalają czuć się znacznie lepiej. Rozmawialiśmy podczas wywiadu, który niedługo ukaże się na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej, że twoim celem jest milion dodatkowych lat życia. Tak, to jest nasz cel. Okazuje się, że przeciętny Polak może
poprawić swój styl życia i dłużej się cieszyć zdrowiem o kilka lat. Tak szacujemy, że około 3-4 lata. Jeśli 300-400 tysięcy Polaków zaczęłoby działać i pracować i poprawiłoby ten styl życia, to mamy ponad 1 000 000 lat zdrowia więcej w Polsce. To jest coś niesamowitego. Nie? Niesamowite to jest, Łukasz. Wiesz, to jest, to też pokazuje o tobie, że ty jesteś taki celowy i masz, realizujesz te swoje cele, marzenia. Właśnie też tak się zastanawiałam, jak usiadłeś tutaj. Myślę sobie, ciekawa jestem, co dalej. Bo co można jeszcze więcej zrobić? Co można zrobić więcej dobrego? I tak sobie myślę, że to jest super, że jesteś z Politechniki Gdańskiej, że my możemy się cieszyć twoim sukcesem, że jesteśmy dumni z ciebie, z tego twojego sukcesu i z tego, że realizujesz swoje marzenia. To jest naprawdę wzruszające i powiem ci, że zastanawiam się, czy jesteś dumny z tej Iwony, która się przemieniła w Aleksę, czy tak wiesz, czasami tam śledzisz, jak to wygląda. Wiesz, to była niesamowita przygoda, kiedy okazało, takie dwa super momenty z historii Iwony, kiedy okazało się, że coś, co tworzy kilku studentów Politechniki Gdańskiej, nagle okazuje się być najlepsze na świecie, że wygrywa konkurs i wygrywa z produktami rozwijanymi przez dziesiątki naukowców, przez laboratoria badawcze IBM-a, Microsoftu czy innych firm i nawet i kilkudziesięciu innych ośrodków badawczych ze świata. Także to był taki pierwszy punkt przełomowy, kiedy poczuliśmy wielką dumę z tego, co robimy. A drugi punkt, kiedy okazało się, że naszą Iwonę wykorzystuje to, co już powiedziałeś, wykorzystuje kilkaset milionów ludzi na świecie. Wspomniałeś o tym, że Iwonę stworzył zespół studentów z Politechniki Gdańskiej. Wróćmy na chwilę do tych czasów, kiedy byłeś studentem. Jakie wspominasz? Jak wspominasz studiowanie właśnie na naszej uczelni? To wspaniały czas. Dla mnie to przede wszystkim poznawanie niesamowitych ludzi. Ludzi otwartych, często bardzo różnych, ale też często o bardzo podobnych zainteresowaniach, z którymi można długo dyskutować, z którymi można mieć wspólne pasje. Odkrywać je. To jest niesamowita sprawa. Ja na przykład podczas studiów, oprócz tego, że rozwijałem moje umiejętności i wiedzę informatyczną, to na przykład zacząłem żeglować. Startowałem w kilkudziesięciu regatach tutaj na Zatoce Gdańskiej. Zostałem instruktorem kajakarstwa. Robiłem tyle wiele ciekawych rzeczy, że to wspaniałe lata, wspaniale je wspominam. Poznałem setki przyjaciół, no i poznałem między innymi moją żonę. Super. To największy sukces. Łukasz, bardzo dziękujemy za to pozytywne przesłanie. Zostań proszę z nami, jeśli możesz, to zwolnij kanapę do naszego kolejnego gościa, ale zapraszamy cię na fotel. A my zapraszamy do nas. Kolejny gość naszego studia. Dokładnie, kolejnego gościa, miłośnik Gdańska, współtwórca Areopagu Gdańskiego, dziennikarz, wykładowca, twórca popularnego programu telewizyjnego Arena Idei, nadawanego z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W naszym studiu kolejny gość, Witold Bok. Dzień dobry, panie Witoldzie, witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Łukasz przed chwilą opowiedział nam o tym, jak wspomina te studiowanie na Politechnice Gdańskiej, ale mamy tutaj wielu słuchaczy, wiele osób, które oglądają nas i się tak zastanawiają nad tym, czy przyjechać do Gdańska. Jakim twoim zdaniem jest Gdańsk? Co lubisz w Gdańsku? Powiedz o tym. Najpierw pytanie, co ja tu robię, skoro mamy Dzień Otwarty Politechniki. I załatwię wielką prywatę, a nawet rodzaj coming outu za chwilę złożę. Nie jestem absolwentem Politechniki, jest to największy błąd mojego życia. No przykro nam bardzo. W 83 roku po maturze zaliczyłem rysunek na architekturę jako egzamin wstępny i od dalszych egzaminów odstąpiłem. Udałem się gdzie indziej projektować sprawy, nie na architekturze. Co ja myślę o Gdańsku? Gdańsk to trudno o bardziej patetyczne słowo jak moja pasja, moja miłość, moje środowisko. I każdy ma swoje jakiś ulubiony punkt, swoje ulubione miejsce. Moim od zawsze była Długa i Długi Targ. I gdy myślę o gdańszczanach, którzy chociażby tę główną ulicę we właściwym momencie historycznym postawili, to widzę tam kilka potencjałów. Po pierwsze, że widać wyraźnie, że w Gdańsku jako w środowisku dochodziło do czegoś, co bym nazwał polimeryzacją kultury. Co mam na myśli? Otóż nie jest to homogenizacja. Gdańsk zawsze stawiał na indywidualności. To stąd i na świat rozsławiły się takie imiona, nazwiska jak Jan Heweliusz, jak Schopenhauer Artur, jak Fahrenheit. To stąd, z Gdańska, to są gdańszczanie. No,
To prawda, co mówisz i właśnie w tym kontekście zaraz cię podpytam dalej, dlatego że jeżeli indywidualności, to też znaczy, że Gdańsk może być właśnie ludźmi niepokornymi, usłany ludźmi, którzy są, no tak jak się mówi o Gdańsku, Gdańsk wolności i solidarności. No właśnie, Gdańsk nie jest homogenizujący, to znaczy on nie próbuje zrobić z ludzi papki, która właśnie zaciera wszystkie indywidualności, która chociażby dewastuje osobowości, a produkuje osobliwości, chociaż być może i takich nie brakuje tutaj, ale generalnie Gdańsk kojarzy mi się z osobowościami. Tak chociażby tutaj na tej Politechnice i kolejni rektorzy, profesorowie, tak samo na Uniwersytecie, tak samo we władzach Gdańska, przecież chociażby niezapomniany prezydent Paweł Adamowicz, to przecież też osobowość, a nie osobliwość. W związku z tym wyraźnie widzimy, jak ludzie dochodzą tutaj, jak uczą się tego miasta i to jest, jeżeli ktokolwiek z Państwa, którzy mnie w tej chwili słuchają, zamierza na Politechnikę przyjechać tutaj na studia z Polski, to wiedzcie o tym, co Was czeka. Czeka Was wielka przygoda i możecie się chociażby zapatrzeć i tutaj dalej jesteśmy na długim targu, chociażby możemy kalibrować nasze życie społeczne w oparciu o co? O to, co mamy na Złotej Bramie w Gdańsku. 8 cnót. Dobro, sprawiedliwość, dobrobyt. Słowo, wszystko tam jest, wystarczy się zapatrzeć, a z drugiej strony jak się obrócimy i spojrzymy na Neptuna, to gdańszczanie jako konkluzję wiedzą, że nie każdy facet z widłami to jest Posejdon albo Neptun. No tak, ale pomyśl sobie, czy to jest łatwo właśnie się zaaklimatyzować nowym przybyszom w Gdańsku, czy będzie im łatwo, czy będzie im bardzo trudno z tego powodu, jak uważasz? To proponuję w takim razie zaplanować od razu spacer po plaży o świcie bądź wieczorem i tam od razu spotkacie znajomych, którym jak powiecie dzień dobry, to chętnie do Was zagadają. Ba, można przeżyć nawet dosyć spontaniczną randkę. Można podobnie udać się na wspomniane przeze mnie miejsce Długa Długi Targ i też przeżyć zupełnie niespotykane no właśnie życiowe doświadczenie. Nalegam i rekomenduję. Myślę, że po takim zaproszeniu to wielu widzów już pakuje walizki i kupuje bilety. Bardzo obydwu panom dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Natomiast o zaletach studiowania w Gdańsku i na Pomorzu opowie nam jeszcze pan marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Prosimy o nagranie. Chcę to podkreślić. Pomorze jest świetnym miejscem do studiowania. Znakomite uczelnie, różnorodność kierunków, świetne położenie, bliskość plaż, bliskość morza, bliskość jezior, wiele klubów interesujących. Całe Trójmiasto jest znakomitym miejscem do studiowania i do życia. A świetna kadra Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Morskiego gwarantuje znakomity poziom nauki. Zachęcam do studiowania w województwie pomorskim. Parę słów do przyszłych studentów przygotowała również dla nas pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Posłuchajmy jej. Gdańsk to najlepsze miejsce do życia, nie tylko dla osób, które tu się urodziły, ale także dla tych, którzy chcą tutaj pierwszych kroków w dorosłość, a takim momentem jest wybór studiów. Pierwszych kroków w dorosłość chcą spróbować. Czyste powietrze to nasza zaleta, liczne miejsca do uprawiania sportu, rekreacji to na pewno też, ale po prostu dobre uczelnie oferujące ciekawe kierunki zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, bo czasem o Politechnice Gdańskiej myślimy jako o takim miejscu, które oferuje kierunki tylko dla mężczyzn, a to nieprawda, coraz więcej kobiet także studiuje te kierunki inżynieryjne. Gdańsk to miejsce, w którym ścierają się różne kultury, różne także narodowości, miejsce otwarte, w którym można także nawiązać przyjaźnie na całe życie i naprawdę zakotwiczyć się nie tylko na studia, ale także poszukać atrakcyjnej pracy i założyć tutaj rodzinę. Więc zapraszam wszystkich. Studenci naszej uczelni uczą się w oparciu o najnowocześniejsze metody nauki i dzięki temu, że funkcjonuje u nas Centrum Nowoczesnej Edukacji. O tym, jakie to metody, jak przekładają się na wiedzę i umiejętności naszych studentów, opowiedzą za chwilę nasi goście, pani profesor Joanna Mytnik, dyrektorka centrum, a także pan rektor Krzysztof Wilde, który wrócił do nas tutaj, do naszego studia. Pani dyrektor, proszę opowiedzieć nam o metodach kształcenia, które oferuje centrum, którym pani dowodzi. Dzień dobry.
Żeby mówić o metodach, to musimy zacząć od tego, że rola nauczyciela dzisiaj się zmieniła. Na akademickiego, także nauczyciela na wszystkich innych etapach edukacyjnych. Dzisiaj nauczyciel już nie jest, właściwie nie jest nauczycielem, czyli nie jest tym, kto naucza, tylko jest bardziej projektantem tego środowiska, tej przestrzeni uczenia się. I to jest kluczowe, jeśli chcemy mówić o zmianie w edukacji. Co to znaczy? Co to znaczy w praktyce? Projektant środowiska uczenia się tych studentów. To oznacza, że jeżeli ja mam wykład na przykład 30-godzinny, to do tej pory ja sobie go dzieliłam na tych 15 wejść, 15 tygodni, tyle trwa semestr i te treści dzieliłam na tak, jak ja uważałam, że należy je podzielić. Teraz musimy spojrzeć z innej perspektywy, w jaki sposób chcę podzielić te treści, jak chcę osiągnąć efekty uczenia się moich studentów przez te 30 godzin, przez te 15 tygodni po półtorej godziny, tak żeby ten student był aktywny w tym, odpowiedzialny za ten swój proces uczenia się, tak żeby to on był kimś, kto pracuje z tą wiedzą, z tymi treściami, przetwarza je, umieszcza w kontekście, znajduje zastosowanie, rozwiązuje problemy na bazie tej wiedzy, czyli mówimy o takim active learningu, ten student powinien być tą stroną aktywną. I ta zmiana tej roli nauczyciela jest tutaj kluczowa, z tego wykładowcy, wykładającego na organizatora, moderatora takiej przestrzeni. No i teraz jak projektujemy takie zajęcia? Ważne jest, żeby ten student, biorąc odpowiedzialność za tą swoją edukację, umiał wyznaczać sobie cele edukacyjne. Ważne, żeby umiał zaprojektować sobie ścieżki dojścia do tego celu, żeby znał metody i wybrał dla siebie najbardziej efektywną metodę uczenia się, bo mówimy tutaj o uczeniu się przez całe życie. To jest kompetencja, w którą powinniśmy tych naszych studentów wyposażać. To jest też praca nad swoją motywacją do uczenia się, dbanie o tą motywację ze strony studenta. To jest praca również nad wyrabianiem sobie dobrego nawyku uczenia się. I w tym ma pomagać, służyć wiedzą, doświadczeniem ten nauczyciel. To jest jego rola. I teraz jak mówimy o tej motywacji, o tych dobrych nawykach, to tu świetnie nam się sprawdza narzędzie, jedno z narzędzi, jakim jest chociażby grywalizacja. Z tym, że grywalizacja z perspektywy edukacyjnej, rozumiana nie w aspekcie rywalizacji, jakichś rankingów, tylko rywalizacja, w której my kładziemy nacisk na współpracę, na peer learning, czyli takie wzajemne uczenie się studentów, na kreatywne myślenie, kreatywne rozwiązywanie problemów, pracę zespołową, na krytyczne myślenie, wyszukiwanie informacji z wiarygodnych źródeł, czyli takie narzędzie właściwie, które jest narzędziem kompetencji przyszłości. Myślę, że kluczem jest to, o czym mówiła pani profesor, że zmieniają się te metody nauczania. Ja się uczyłem tradycyjnie. O active learningu usłyszałem pierwszy raz od pana rektora Politechniki Gdańskiej, Krzysztofa Wildego. Panie rektorze, pan takie dobre praktyki active learningu podglądał na bardzo uznanych zagranicznych uniwersytetach, między innymi w Illinois, w USA i w Japonii. Proszę opowiedzieć więcej, jak to wygląda u najlepszych? Inspiracją, żeby takie Centrum Nowoczesnej Edukacji otworzyć, był wyjazd mniej więcej półtora roku temu. Odwiedziłem University of Illinois, et Urbana-Champaign. To jest amerykański uniwersytet niedaleko Chicago, należący do absolutnej czołówki uniwersytetów światowych. No i zdziwiła mnie jedna rzecz, a mianowicie bardzo duży nacisk na to, aby tych studentów, również inżynierskich kierunków, jak najdłużej utrzymać w kręgu zainteresowań tematyką. No i powiedzieli, że odpowiedzią na to jest wciągnięcie ich, żeby oni się sami uczyli i żeby był taki element ciągłej interakcji prowadzący i student. No, przyznam się, że bardzo mi się to spodobało. Myślę, że tego brakuje nam w niektórych naszych zajęciach. Jedyny szkopuł polegał na tym, że tam taki zespół, który prowadził tego typu działania, miał ze 100 osób, więc obsługiwał bardzo profesjonalnie wszystkie aspekty życia, kształcenia, żeby robić je maksymalnie atrakcyjnie. Zaczęliśmy skromnie, tak ponad pół roku trochę miałem przyjemność, trochę przypadek, trochę szczęścia spotkać panią profesor Mytnik, która się specjalizuje w tego typu rozwiązaniach na rzecz efektywnej edukacji. No i wdrażamy to, wprowadzając na kolejne zajęcia. Także podsumowując jakby, jestem głęboko przekonany, że musimy tego studenta maksymalnie wciągnąć jako partnera. On ma być partnerem dla nas, dla nauczycieli w pozyskiwaniu wiedzy. No i tak zwracając się trochę do studentów, przyszłych kandydatów. Słuchajcie, będziecie umieć wszystko bardzo dobrze, a do tego postaramy się, żeby było przyjemnie. Ta grywalizacja, o której pani profesor przed sekundą mówiła, to jest troszkę wprowadzenie elementu gry. Będziecie grać w gry, a jednocześnie się uczyć. Także serdecznie was zapraszam na Politechnikę.
No, piękne połączenie e-sportu i również gier, to mi się bardzo podoba i to jest świetne, więc nie rezygnujcie jak Witold Bock z Politechniki Gdańskiej, tylko przychodźcie na nią. To my tak mówimy trochę teoretycznie może, ale chcemy również wam pokazać praktycznie, jak wygląda taka praca, jak mogą wyglądać tacy wykładowcy, więc zaprosimy was teraz na film, gdzie zobaczymy pana doktora Aleksandra Orłowskiego z Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Prosimy o film. Hi, my name is Aleksander Orłowski. I'm professor at the Faculty of Management and Economics at this university. This semester you're going to have with me the course, which is called Management. We're going to have both lectures and classes. How it's going to look like? There are two main goals of that course. First is just to show you how to work in groups, the groups that consist of people from 10 to 14 countries. And second is just to show you how the management works, but we don't want to talk about basics only. Living in current fast-growing cities means when you go to the party, you take the bike which stands somewhere on the street, and after 10-14 minutes, you leave it somewhere else. Or you do exactly the same thing with a car. The question is how to do the business on that. What's the business model behind it? Or if you have the cities like in here with traditional industry, we want to have something which is called smart city. The question is, what is that? How we can define it and how to do business on that. That's what we're going to discuss during our course as well. See you all online or live here in Gdańsk on our course. A z nami w studiu kolejni goście, pani dr Bianka Sibińska z Fundacji Perspektywy. Dzień dobry. I pani Agnieszka Mikołajczyk, doktorantka naszej uczelni, pracująca na co dzień nad badaniami dotyczącymi sztucznej inteligencji. Drogie panie, chcielibyśmy porozmawiać właśnie o roli kobiet na uczelniach. Kiedyś nie było to regułą, że na uczelniach technicznych kobiet było dużo. Dzisiaj to już jest około 40%. I dużą rolę w tym pełni też Fundacja Perspektywy. Macie dużo inicjatyw w tym zakresie. Proszę opowiedzieć więcej na ten temat. Tak, akcja Dziewczyny Politechniki 14 rok w tym roku będzie organizowana i to jest takie nasze czołowe działanie, które ma zachęcać licealistki, uczennice techników do tego, aby właśnie kontynuowały swoją edukację na kierunkach inżynierskich. Faktycznie w tym momencie w Polsce jest około 40% globalnie dziewczyn na uczelniach technicznych. Są też wydziały, gdzie one zdecydowanie przeważają, natomiast na tych kierunkach nowotechnologicznych, związanych właśnie z informatyką, robotyką, elektroniką, czyli to serce tego rozwoju, powiedziałabym, współczesnego, nadal tych dziewczyn nie jest zbyt wiele. Dlatego właśnie Wydział Elektroniki, Telekomunikacji, Informatyki i Politechniki Gdańskiej w tym roku jest w akcji Dziewczyny Politechniki. Bardzo się z tego cieszymy. 22 kwietnia zapraszamy takie wydarzenie online'owe, właśnie Dzień Otwarty dla Dziewczyn, Kierunki Przyszłości, gdzie będziemy właśnie mówić o tym, jaki sens ma edukacja inżynierska ścisła. A z kolei studentki zapraszamy do takiego działania, które nazywa się IT for She. I to jest dla dziewczyn właśnie, które się interesują informatyką na różnych poziomach i gdzie mogą się ubiegać o opiekę mentora, mentorki, którzy znają się właśnie na technologiach informatycznych i mogą poprowadzić je w stronę ciekawego projektu. I ostatnie, trzecie działanie, o którym warto wspomnieć w tym kontekście, dlatego że słuchają nas maturzystki, to nasze stypendium z firmą Intel, w ramach którego maturzystki i studentki mogą aplikować o właśnie 12 tysięcy złotych. Również ciekawy program merytoryczny z ramienia firmy Intel. Natomiast dla maturzystek jest taki dodatkowy warunek aplikowania do tego stypendium, że muszą potem iść na informatykę. Także to ma być taka zachęta dodatkowa i w ten sposób Fundacja Perspektywy, Perspektywy Women in Tech działa na rzecz większego zainteresowania, jeszcze większego dziewczyn politechnikami. A czy możemy już mówić, że politechniki są tak jak uniwersytety miejscami, gdzie jest już tak 50-50? Czy jeszcze mamy tutaj sporo pracy do wykonania? Na pewno bardzo duży postęp wykonaliśmy dzięki właśnie temu takiemu zwartemu
ponad dekadę działaniu uczelni technicznych z rektorami, inżynierami na czele udało nam się naprawdę zlikwidować takie sytuacje w Polsce, gdzie nie było żadnej kobiety na przykład na wydziale i bardzo dziwnie to wyglądało. Także jesteśmy dużo dalej. To młode pokolenie kobiet jest dużo bardziej aktywne. Coraz częściej to jest oczywiste, że dziewczyna idzie na Politechnikę. Natomiast nadal na tym odcinku nowotechnologicznym, informatycznym jest sporo do zrobienia, bo my jako Polska, jako Europa, jako świat potrzebujemy ekspertów i ekspertek z tego zakresu. Ta pandemia tegoroczna, zeszłoroczna uświadomiła nam, jak bardzo przyspieszył świat w tym zakresie i po prostu musimy wszystkie możliwe talenty w to zaangażować i dlatego kobiety muszą iść na informatykę. Więc z tego powodu właśnie zaprosiliśmy Agnieszkę Mikołajczyk i ona jest właśnie taką ekspertką, która pracuje w gronie również innych ekspertek, w gronie kobiet również z Politechniki. Wiem, że stworzyłyście projekt niesamowity sztucznej inteligencji z użyciem sztucznej inteligencji. Ja tak sobie pomyślałam też, że ty sama jesteś też specjalistką od sztucznej inteligencji, ponieważ wykorzystujesz ją do tego, żeby rozwiązywać nasze problemy społeczne. I właśnie chciałam cię bardzo prosić, Agnieszko, żebyś powiedziała o przynajmniej, no może chociaż o dwóch projektach, których się zajmujesz i pracujesz nad nimi. Tak, to tak się składa, że zajmuję się sztuczną inteligencją i 6 miesięcy temu trójka dziewczyn, ja, w tym jeszcze jedna absolwentka Politechniki Gdańskiej, stworzyłyśmy projekt. To jest projekt Detect Waste in Pomerania, projekt społeczny, edukacyjny, gdzie 9 dziewczyn raz z 5 mentorami współpracowało razem nad stworzeniem takiego programu, modelu sztucznej inteligencji do detekcji śmieci w środowisku naturalnym. Detekcja to jest jednoczesne lokalizowanie i klasyfikowanie przedmiotów, czyli jeśli mamy na zdjęciu butelkę oraz puszkę, to jesteśmy w stanie na tym zdjęciu wskazać, w którym dokładnie miejscu znajduje się butelka oraz czy to jest szkło czy plastik. I właśnie zastosowałyśmy zasady recyklingu w Gdańsku. Projekt okazał się bardzo dużym sukcesem. Mniej więcej z 75% dokładnością jesteśmy w stanie robić detekcję tych śmieci, również małych, a to jest dość duże wyzwanie. A jak kończyłaś liceum, to zakładam, że raczej nie myślałaś o tym, że właśnie tym się będziesz za te 5-6 lat zajmować. Jak to się stało, że właśnie tą dziedziną się zajęłaś? No to jest ciekawe pytanie. Ja przyznam, że rzeczywiście nie myślałam, że będę zajmować się sztuczną inteligencją, bo jestem na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Jednak takie pierwsze zetknięcie się podczas przygotowywania mojej pracy inżynierskiej były dla mnie przełomem. Naprawdę zakochałam się w tej sztucznej inteligencji. Zaczęłam pracować nad rozpoznawaniem znamion skórnych. I to także mnie zaciekawiło, bo to był bardzo taki silny społecznie temat, bo rozpoznawanie znamion skórnych pod kątem wykrywania czerniaka złośliwego. Taką pracę inżynierską oraz magisterską przygotowywałam i nawet teraz, jak jestem na doktoracie na Wydziale EIA Politechniki Gdańskiej, to wciąż często pracuję przy tej aplikacji. No to jest piękne i powiem ci, że aż ciarki nam idą po plecach, bo myślimy sobie, wyeliminujesz wiele zawodów, ale wiem, że również przyczynisz się do tego, że wiele zawodów też się rozwinie, bo przy pracy sztuczna inteligencja nas eliminuje, ale z drugiej strony daje też nową pracę, więc mam nadzieję, że będziesz dalej pracowała nad tym. To jest też piękne przesłanie, że idąc na Politechnikę możesz odnaleźć swoją ścieżkę w życiu. Zgadza się. Tak, dziękuję i zapraszam wszystkie dziewczyny. Można się naprawdę świetnie bawić, rozwijając technologię. Bardzo dziękujemy wam za wizytę w naszym studiu. Dziękuję. Szanowni państwo, zbliżamy się już do końca naszego programu. Natomiast to nie koniec atrakcji na dzisiaj. Czekają was jeszcze specjalnie przygotowane webinaria, grywalizacje, warsztaty, wykłady dla nauczycieli, warsztaty dla nauczycieli, także wirtualny koncert zespołu Bitamina. Szczegóły znajdziecie na stronie wirtualna.pg.edu.pl. Znajdziecie tam również filmy ukazujące wszystkie wydziały Politechniki Gdańskiej. Zobaczycie je od środka i serdecznie zachęcamy do odwiedzin i aktywnego udziału w naszych wydarzeniach. Mamy też konkurs dla naszych widzów. Będziecie mogli wygrać gadżety związane z Politechniką, m.in. bluzy czy widoczne tutaj na stole Monopoly. Aby wziąć udział w tym konkursie, wystarczy już za chwilę wysłać na adres promocja@pg.edu.pl prawidłową odpowiedź na pytanie. Ile wydziałów funkcjonuje na Politechnice Gdańskiej? Czekamy na maile i życzymy wam powodzenia. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Do zobaczenia na Politechnice Gdańskiej.